Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak wkracza do Polski cywilizacja żydowska, dokładnie w takim ujęciu, jaką opisał ją Feliks Konieczny. Tą książkę przy okazji polecam. I jak powoduje to, że z dnia na dzień tracimy wolność i wkraczamy w zupełnie nowy, coraz bardziej totalitarny świat. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków, zapraszam do oglądania kolejnych, następnych programów. Wiele programów zaczynam teraz od apelu o kupowanie książek katolickich, prawicowych, patriotycznych, polskich. Tu trzeba ten rynek wesprzeć wydawnictwa, autorów, księgarnie. To jest nasz świat wolności. Jak zacznie upadać, no to tą wolność będziemy tracić. Także kupujmy książki, dawajmy na prezenty, kupujmy dla siebie, kupujmy dla dzieci na przyszłość. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o Feliksie Koniecznym. Przede wszystkim jego książce Cywilizacja żydowska, tutaj w trzech tomach, została wydana przez wydawnictwo Kapital. Ważna też jest jego publikacja Cywilizacja bizantyjska. Też będzie wydana niebawem przez wydawnictwo Kapital. Natomiast chciałem połączyć tego Feliksa Koniecznego z tym, co mamy dzisiaj w związku z koronawirusem, to będzie łatwiej zrozumieć, prawda? Myśmy i temu poświęcić, że jak dzisiaj ujawniają się elementy cywilizacji żydowskiej i cywilizacji bizantyjskiej i jak te elementy zaczynają być dominujące. My teoretycznie żyjemy w cywilizacji łacińskiej, ale teoretycznie, bo z niej niewiele zostało. Najpierw zaczęła dominować, szczególnie od momentu powstania Unii Europejskiej, cywilizacja bizantyjska. Później zaczęła w to wchodzić cywilizacja żydowska, to się zaczęło mieszać. Wydaje się, że teraz powoli zbliżamy się do dominacji cywilizacji żydowskiej. I teraz zobaczmy, jakie są cechy charakterystyczne. W cywilizacji łacińskiej najważniejsze jest dobro człowieka, czyli to można rozbić na różne kategorie, między innymi wolność. Ważna jest sprawiedliwość, prawda i ważna jest miłość. To jest tylko tak naprawdę, znaczy jest to jakby efekt działania katolicyzmu. I miłość jako motyw działania, prawda? Czyli na przykład rozumienie władcy, rozumienie rządzącego, premiera, prezydenta, to jest rozumienie go jako człowieka, który jest jak ojciec, prawda? Ojciec, który kocha swoje dzieci i który chce dobra dla tych dzieci, prawda? Ja mam dzieci, trzech synów, oni już mają około 30 wszyscy, ale to są dzieci, prawda? Znaczy dziecko może mieć 60 lat, prawda? I dbamy jako rodzice o nich. Natomiast cywilizacja bizantyjska, na przykład, w niej brakuje tej miłości i brakuje sprawiedliwości, bo władza jest jakby ważniejsza niż Kościół, władza jest ważniejsza niż Bóg i ta władza posługuje się prawem, które jest puste. Nie ma w nim sprawiedliwości, nie ma w nim ducha, jest tylko litera. I w związku z tym ona, to znaczy cywilizacja bizantyjska, stosuje te wskazania Platona wprowadzania przepisów prawnych, które dotyczą wszystkich i wszystkiego i najdrobniejszego szczegółu. I te, co ogranicza wolność, podporządkowuje ludzi państwu i prowadzi do tego, że jest to wszystko takie bezduszne, prawda? No bo nie ma ducha prawa, nie ma sprawiedliwości, prawda? Czyli wypełnia się przepis, to takie prawo bizantyjskie, co ciekawe, ujawniło się w taki ostry sposób po raz pierwszy, w taki spektakularny sposób po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, kiedy Clinton został oskarżony o stosunek z Moniką Lewinski.
na biurku prezydenckim, znaczy został oskarżony. Udzielono takiej informacji i on zaprzeczył tej informacji. No i później oskarżono go, znaczy nie o ten stosunek, tylko oskarżono go o kłamstwo. I on się wybronił, bo powiedział, że mógł powiedzieć, że nie odbył stosunku z Moniką Lewińską, ponieważ stosunek polega na tym, że kobieta leży, a mężczyzna na niej wykonuje pewne ruchy. Natomiast tam było odwrotnie, on leżał na biurku, a Lewińska wykonywała pewne ruchy, więc to nie był stosunek płciowy. I sąd to uznał. Prawda? No to to jest właśnie typowe prawo bizantyjskie, typowa cywilizacja bizantyjska, która, co pozwala na niektórym przynajmniej na obchodzenie tego prawa, ale co też powoduje, że to prawo bardzo często niszczy, a nie służy, no bo ono nie ma celu służenia. I tu mamy przykład maseczek w dobie koronawirusa, że gdyby nasze prawo było prawem europejskim, prawem cywilizacji łacińskiej, no to duch przepisów dotyczących maseczek byłby taki, żeby nie zarażać, prawda? Czyli jeżeli ktoś idzie samotnie przez park, no to nie musi mieć maseczki, bo po co? Nikogo nie zarazi w tym parku, prawda? I w telewizji pokazywano taki wypadek, że człowiek sam jeden w pustym parku siedział na ławce i zdjął maseczkę i w związku z tym, że drugi raz złapali go bez maseczki, to mu dali 30 tysięcy złotych grzywny, prawda? Absurd. To jest prawo bizantyjskie. Gdyby było łacińskie, to moglibyśmy iść ulicą, na której nie ma nikogo i gdybyśmy zobaczyli jakąś zbliżającą się do nas osobę, to wtedy powiedzmy byśmy naciągali na twarz maseczkę i byśmy byli karani tylko za to, że nie robimy tego właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem, czy powiedzmy wchodząc do sklepu. No i cywilizacja bizantyjska jest cywilizacją, która przestaje jakby w pewnym momencie sprawnie funkcjonować ze względu na wiele tych przepisów. Natomiast wtedy pojawia się, czy wkrada się cywilizacja żydowska, która, nie mylmy tego z Żydami biblijnymi, to jest cywilizacja talmudyczna, prawda? A mentalność talmudyczna, czy duch, jeżeli w ogóle tu można mówić o duchu, był związany z jakby cwaniactwem interpretatorów, prawda? Czyli i z zyskiwaniem, czy posługiwaniem się umiejętnością pomijania wszystkiego, także prawa bizantyjskiego. No, czyli ten taki jeden z klasycznych przykładów, że w Talmudzie gdzieś jest powiedziane, że w sobotę Żydom można wędrować tylko wodą, prawda? No bo było założenie, że jak płynie statkiem i płynie 2 tygodnie, no to nie może nie płynąć, kiedy przyjdzie sobota. No i no to rozwiązanie znaleziono bardzo szybko, prawda? Woreczek z wodą pod siedzenie i wędruje, jedzie w pociągu czy samochodem, a wędruje wodą, na wodzie, bo jest na wodzie. No i tutaj mamy w Polsce świetny przykład zastosowania tego prawa, nie jeden, prawda? Bo no mamy konstytucję, mamy przepisy prawne, mamy coś takiego, co zaczęto upowszechniać w Europie w 70-tych latach, czyli prawa człowieka i obywatela, które nas uczono przez dziesiątki lat, że one są święte, że nie wolno ich naruszać. Robiono to po to, żeby chronić i promować zboczenia, żeby chronić i promować sekty, islam na terenie Europy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy już nie trzeba było tego promować, bo już jakby się to ugruntowało wszystko, no to zaczęto wprowadzać jakby cywilizację żydowską. No i tu mamy przykład. Mamy prawa człowieka i obywatela, mamy niezbywalne podstawowe konstytucyjne prawa do wolności poruszania się, do wolności prowadzenia działalności gospodarczej i tak dalej. I teraz
ktoś wychodzi, niejaki Szumowski, prawda? To prezydent Duda powiedział, że on ma zaufanie do Szumowskiego, bo ma zaufanie do niego jako do specjalisty. Przepraszam, od czego on jest specjalista? To jest kardiolog, prawda? Od pewnych schorzeń serca. No i teraz ten Szumowski mówi, trzeba ludzi zamknąć w domach i się zamyka w domach, łamiąc wszelkie możliwe prawa, nie pozwala im się na przykład wychodzić na dalej niż 200 metrów i mówi się, wszystko jest w porządku, bo i tutaj następuje to, co Platon nazywał wstępem, prawda, wytłumaczenie, bo umrzecie, bo się zarazicie, bo babcie zarazicie i tak dalej, i tak dalej. I teraz znaczy, ktoś powie, no argument racjonalny, wyższa racja stanu. Tylko no, pytanie jest o prawo. No bo każda normalna cywilizacja, normalna, żadna nie jest normalna, ale każda cywilizacja normalna to jest łacińska, europejska, chrześcijańska, czy tak naprawdę katolicka. Każda cywilizacja funkcjonująca opiera się na systemie prawnym, prawda? Zdrowa jest wtedy, kiedy to prawo ma swojego ducha, czyli sprawiedliwość. Taka uwaga na marginesie. Jeżeli zajrzymy do Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, to w tomie, w części poświęconej sprawiedliwości, znajdziemy taką cnotę praworządność. No i święty Tomasz z Akwinu mówi, że praworządność to jest cnota, która prowadzi do właściwej realizacji ducha prawa. Znaczy, tym duchem jest sprawiedliwość, czyli przepis prawny trzeba tak odczytać, żeby to było sprawiedliwe. No więc, ale niezależnie od tego, czy jakiś przepis ma tego ducha, czy jest pozbawiony tego ducha, no to cywilizacja, państwo funkcjonuje, kiedy wiemy, że prawa się nie łamie. A ten, kto łamie prawo, zostaje skazany za to łamanie prawa. I w zależności od stopnia szkodliwości ta kara może być bardzo wysoka. Jeżeli łamią to same władze państwowe, jeżeli dotyczy to całego społeczeństwa, no to szkodliwość jest taka jak zbrodnia. Prawda? I jak kategorii zbrodni podlega fałszowanie pieniędzy, kategorii zbrodni musi podlegać łamanie prawa przez tych, którzy powinni go realizować i przestrzegać. No, czyli nie może być tak w cywilizacji żadnej, poza żydowską, że nagle łamie się prawo, łamie się podstawowe prawo, konstytucyjne prawo i się mówi, no bo tak trzeba, bo musimy, bo już, prawda? Bo Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na to już w marcu, że nakaz, że tylko 5 osób może być w kościołach, na przykład, czy nakaz nieopuszczania domu na odległość dłuższą niż tam 200 metrów czy 400 metrów, że to jest sprzeczne z konstytucją, sprzeczne nawet z ustawą o koronawirusie. No i co? Powiedzieli, że on jest z PO, więc jak jest z PO, to nie ma racji. Do widzenia. On jeszcze tam wspominał, że jeżeli poniesiemy jakieś szkody, czy dadzą nam mandat, na przykład za nienoszenie maseczki, to możemy później ich postawić przed sądem. Ale okazuje się, że sądy same karały ludzi, prawda, wbrew prawu, które miały stosować. Znowu cywilizacja żydowska. I jest moment szczególny. Oczywiście, jest moment szczególny w naszej historii, ten koronawirus, już abstrahując od tego, na ile on jest tam szkodliwy, dotyka to całej Europy, tylko zauważmy, że łamanie prawa w tym momencie, to zresztą pokazuje historia ostatnich 50-100 lat, że jak się likwiduje prawa i swobody obywatelskie, jak się łamie prawo, jak się ustala jakieś nowe procedury, to później to już staje się normą, to już powoli się wszyscy przyzwyczajają. I tutaj w tym czasie przyzwyczailiśmy się jako społeczeństwo, znaczy nie mówię o sobie może, ale ludzie, większość ludzi, tak jak rozmawiam z ludźmi, przyzwyczaili się do tego, że to prawo może, że prawo się ustala o tak,
nie patrząc na nic, że to może tak być, że jedno prawo może być sprzeczne z drugim prawem, że można łamać podstawowe prawa człowieka, obywatela w sytuacjach jakichś szczególnych, kiedy władze uznają, że to jest dla dobra społeczeństwa. No, czyli tutaj to żydowskie myślenie, znaczy ono też ma w sobie tą zasadę, którą Sienkiewicz tak ładnie wyraził w Pustyni i w Puszczy, prawda? Kali ukraść krowy to dobrze, Kalemu ukraść krowy to źle. To jest coś z cywilizacji żydowskiej i to zaczyna być, znaczy nie protestowaliśmy. Społeczeństwo się skupiło na panice, skupiło się na chorobie, na tym największym zagrożeniu. Nie było tych protestów jakichś takich znaczących, myślę o znaczących protestach. I przychodzi, budzimy się, jesteśmy w zupełnie nowym świecie, prawda? W świecie, którym już ani cywilizacja łacińska, ani cywilizacja bizantyjska nie funkcjonuje. Ja słuchałem wypowiedzi Ukraińców na YouTube, którzy opowiadali, dlaczego są w Polsce, jak odbierają Polskę, jak się czują, prawda? I oni mówili, to wspaniały kraj, bo u nas to prawa nikt nie przestrzega, mogą człowiekowi zrobić wszystko, jakoś tam to wyjaśnią i człowiek nie zna dnia i godziny. Dzisiaj wolno prowadzić interes, jutro wsadzają do więzienia za takie właśnie prowadzenie interesu. I my wchodzimy w taką cywilizację. I jeżeli nie będziemy protestować, jeżeli nie będziemy rozliczać tych, którzy to wprowadzili, jeżeli nie będziemy się domagać stwierdzeń, czy to było zgodne z prawem, czy nie, co było zgodne z prawem, co było niezgodne z prawem, jeżeli nie będziemy domagali się ukarania winnych, jeżeli nie będzie to piętnowane, no to będziemy żyli w zupełnie innym świecie, w którym wolność będzie tylko z nazwy, sprawiedliwość będzie tylko słowo, prawda będzie tylko słowo. Dziękuję bardzo.